Cześć, witam Was ponownie. Właśnie jadę do Daniela zobaczyć postępy w naszym kamperze, ale patrzę, że taka burza chyba zaraz będzie, że nie wiem, czy uda mi się coś nagrać normalnie. Jak widzicie moje plecy, fajne chmurki w tle, to zobaczcie sobie tutaj do przodu, co się dzieje. Nie wiem, czy to widać, ale jest masakra. Zaraz będzie tak lało, albo tam już leje. No ale mamy trochę roboty zrobione, więc no zobaczymy. Może uda się coś nagrać i pokazać Wam postępy naszej pracy. Zapraszam. Dobra, witam Was. Ponagrywam coś, póki jeszcze nie pada. Daniela chwilowo nie ma, ale właśnie patrzę, tutaj porobione jest naprawdę dużo w kamperze, więc zmieniam kamerkę i nagrywam. Także jak widzicie już, jest już ławka. Wykorzystaliśmy naszą ławkę, którą zdemontowaliśmy z Iveco Daily. Będzie cała tapicerka odnowiona, ponieważ to było wykorzystywane w Daylaku, gdzie było spanie na kurniku i kierowca stawał, wchodząc na górę, dlatego jest tak troszkę wysiedziane. Ale wymienimy gąbkę, zrobimy to od nowa i myślę, że będzie ok. Tutaj jest już zalążek całej, widzę, łazienki. Także Daniel nie próżnuje. Kupiony jest brodzik, kupiona jest nowa toaleta Tedforda. Dzisiaj do paczkomatu przyjdą mi drzwiczki serwisowe. Więc widzę, że też Daniel tutaj już zrobił całą łazienkę, ale jak zobaczycie, ta łazienka będzie naprawdę fajna, duża. Tutaj już przymierzona, na razie tylko postawiona ta kanapa. Tutaj będzie stolik i fotele te obracane, więc myślę, że miejsca będzie w sam raz. Będzie naprawdę, naprawdę przyjemnie. Tutaj wiadomo, nie ma jeszcze mebli. Tutaj z tej strony będzie cała kuchnia, lodówka. Na górze, jak nam się uda, tutaj taki fajny panel sterowania. No a tutaj z tyłu już są stelaże, poduszka. Także spania też będzie dosyć dużo. Tutaj dla dzieci. Tutaj takie zostawiliśmy miejsce, gdzie taka mikroszafa, żebyśmy sobie wykorzystać, ponieważ to jest wyżej, to jest troszkę cofnięte do góry. Więc tutaj będzie prawdopodobnie taka wisząca szafa, gdzie można było sobie parę rzeczy powiesić. Drugie łóżko dla dzieci, szerokość 120. O, coś ze strością nie bardzo. Także no, roboty jest naprawdę zrobione. Podbitka, wentylator, kable wyciągnięte. Więc jak sobie możecie zobaczyć, robota idzie pełną parą. Aha, co Wam jeszcze chciałem pokazać. Mamy zamówiony, kupiony już zbiornik dedykowany do tego modelu na nadkole, 112 litrów. Do tego będzie zamocowany wskaźnik poziomu. Będziemy dokładnie wiadomo, ile jest tej wody. Tutaj pod spodem damy całą instalację grzewczą, wodną, wszystko. Podłączenia wody. Więc to na razie tyle Wam chciałem pokazać. To na razie.